Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałabym nagrać dla Was taki szybki filmik z prezentacją lakierów do paznokci. Ostatnimi czasy stały się bardzo popularne lakiery o fakturze piaskowej. Ja również takowe posiadam w swoim zbiorze lakierów do paznokci i jak widzicie na załączonym obrazku zdecydowałam się na lakiery z szafy Lovely, które można kupić w Rossmanie. I ta seria nazywa się Baltic Sand. Jak widzicie mam tu dwa kolory, żółty i czerwony, który tak naprawdę jest taki czerwono-pomarańczowy, można powiedzieć. I tutaj już na załączonym obrazku możecie też zobaczyć, jak ten lakier prezentuje się również na paznokciach. I na drugiej ręce za chwilę Wam zaprezentuję sposób aplikacji tych lakierów do paznokci. Zanim przejdę jeszcze do pomalowania paznokci, powiem Wam, że te lakiery kosztują w okolicy 9 zł, więc cena jest bardzo przystępna. Mamy tutaj 8 ml produktu i jeśli chodzi o numery, to ten żółty lakier jest to numer 2. Zaś ten czerwony jest to numer 1. Z tego co się orientuję, są chyba jeszcze dwa inne kolory. Jeden taki turkusowo-morski, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Te lakiery są moim zdaniem długotrwałe. Na moich paznokciach utrzymują się 3 dni bez żadnych odpryśnięć. Moim zdaniem jest to lakier o wykończeniu matowym z bardzo dużą ilością brokatu. Możecie tutaj zobaczyć, jak prezentuje się on w sztucznym świetle. Osobiście efekt bardzo mi się podoba. Plusem jest to, że właśnie utrzymuje się na paznokciach co najmniej 3 dni bez odpryśnięć, więc nie trzeba nakładać na niego również żadnego top coatu, więc tutaj jest bardzo duży plus. Ogromnym minusem tego lakieru jest oczywiście zmywanie go. Jak powiedziałam wcześniej, jest to lakier z bardzo dużą ilością brokatu, a jak wiemy, brokat bardzo trudno się zciera z paznokci, więc trzeba się tutaj troszeczkę pobawić, aby się go pozbyć. Tyle tytułem wstępu, przechodzimy teraz do malowania. Rozpocznę od pomalowania małego paznokcia. Zdecydowałam się na pomalowanie środkowych paznokci na żółty kolor, zaś zewnętrznych paznokci właśnie na ten czerwony kolor. Jeśli chodzi o pędzelek, bo to pewnie też Was interesuje, prezentuje się właśnie w ten sposób, taki zwykły. Jest zwykły, klasyczny, nieszeroki, więc aplikacja jest w miarę łatwa, ale to sami już musicie ocenić. Przepraszam Was tutaj za szalejący zoom. I przechodzimy do aplikacji. Ja ogólnie nakładam dwie warstwy tego lakieru. On bardzo szybko wysycha i pozostawia taką matową warstwę. Pierwsza warstwa lakieru wysycha bardzo szybko i można praktycznie natychmiastowo nałożyć drugą warstwę lakieru, przez co będzie on mniej prześwitywał na końcówkach paznokci. Tak prezentuje się jedna warstwa, on jeszcze w chwili obecnej nieco błyszczy, zaś po chwili właśnie staje się matowy i wygląda w ten sposób, zostają tylko takie błyszczące drobinki. Teraz na dwa środkowe palce zaaplikuję ten żółty lakier. Przez to, że jest jaśniejszy, najlepiej jest go nałożyć trzy warstwy, ale mimo tego, że nakładamy go grubą warstwę, nie odpryskuje tak szybko, jakby mogło się wydawać. Przez to, że są te liczne drobinki, on bardzo dobrze trzyma się na płytce paznokcia. Jak mogliście zauważyć, ja nie nakładałam żadnej bazy właśnie pod ten lakier, przez to zyskuję na jego trwałości.
tak prezentuje się jedna warstwa lakieru. Możecie ją porównać z tymi górnymi paznokciami, na których jest nałożone, na którą nałożone są dwie warstwy. Jak widać, ten żółty dosyć mocno prześwituje, czerwony jest taki bardziej, jest domieszką pomarańczu, nie jest taki intensywnie krwisto-czerwony, więc musicie mieć to na uwadze, wybierając go z drugiej warstwy lakieru. Tak prezentuje się druga warstwa świeżego lakieru. Jest jeszcze taki dosyć połyskliwy. Tak naprawdę nie próbowałam nakładać na niego błyszczącego top coatu, ale myślę, że na potrzeby filmu możemy sprawdzić, jak będzie się zachowywał ten na pozór matowy, brokatowy lakier o fakturze piaskowej z nałożonym top coatem. Lakier ten po około minucie schnięcia drugiej warstwy jest już 100% suchy. Jego faktura jest faktycznie taka chropowata. Na początku może to przeszkadzać, na przykład podczas chociażby nakładania rajstop, które są bardzo delikatne. Trzeba wtedy uważać właśnie z tym lakierem. Ale ogólnie myślę, że jest to bardzo fajna alternatywa na lakier na imprezę, ponieważ bardzo fajnie prezentuje się w sztucznym świetle, więc tutaj myślę, że to zastosowanie jest dla niego najlepsze. Ja ogólnie na co dzień czuję się w nim bardzo dobrze, więc tutaj pod tym względem nie mam co narzekać. I tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to lakier o wykończeniu matowym, ale na potrzeby filmu zobaczymy, jak się on zachowa po nałożeniu na niego warstwy błyszczącego top coatu. W moim przypadku jest to top coat z Essence. Nakładam teraz warstwę top coatu. I jak możemy zauważyć, na pierwszy rzut oka lakier zyskuje na połyskliwości. Jeśli nie lubicie matowego wykończenia, możecie zaaplikować na jako ostatnią warstwę top coat i zyskacie bardzo brokatowe wykończenie. I efekt piaskowości automatycznie się zmniejsza. Na sam koniec prezentuję Wam porównanie. Na górze mamy paznokcie bez top coatu z wyraźnym matowym efektem. Na dole są bardziej połyskliwe paznokcie wykończone błyszczącym top coatem. Sami ocencie, który efekt bardziej Wam się podoba. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że filmik okazał się ciekawy i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale ASD525. Pa, pa.